Dobry wieczór. Jesteśmy na premierze filmu Ania w Gdyni. Ze mną pan Jarosław Bieniuk. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dokładnie. Panie Jarku, jesteśmy po premierze już w Warszawie. Dzisiaj oficjalna premiera w Gdyni. Jak emocje po wczoraj i jakie towarzyszą dzisiejszego dnia? No myślę, że po tej warszawskiej premierze już dzisiaj jest tak dużo spokojniej, mniej mediów i ten cały stres jest dużo mniejszy, bo trzeba powiedzieć, że towarzyszą każdemu pokazowi w gronie tak dużej publiczności, towarzyszą tym ogromne emocje, a poza tym jesteśmy w Gdyni, w swoim rodzinnym mieście, jest dużo przyjaciół, znajomych, których znam od lat i rzeczywiście te emocje są dużo mniejsze. Po wczorajszej premierze media zahuczały tak naprawdę kreacją córki Oliwii. Rzekomo, czy media tak uznały, że Oliwia chciała uhonorować swoją mamę i przybliżyć kreację. Czy faktycznie tak było? Z tego co ja wiem, a wierzę mojej córce i też jak to Oliwia nazwała cioci Joli Czaj, która też była wielokrotnie projektantką stylistką Ani, że to był też przypadek, bo Oliwia miała zupełnie złożyć tą kreację i no, wyszło fantastycznie, bo rzeczywiście te kreacje były bardzo podobne. Oliwia jeszcze teraz w tej chwili ma podobną fryzurę. I media mają teraz jakby temat, natomiast z tego co ja wiem, jestem przekonany o tym, że to wyszło przypadkowo, ale wyszło fajnie, pięknie, cudownie. Ania pięknie wyglądała w tej kreacji. Oliwka też wyglądała cudownie i ja mówiąc szczerze, później jak porównywałem te zdjęcia, to się wzruszyłem, bo rzeczywiście to wyglądało bardzo emocjonująco i fantastycznie. Wczoraj na premierze w Warszawie pojawił się pan z większym gronem rodziny, ponieważ był średni syn, Szymon. Czy dzisiaj będzie można zobaczyć też najmłodszego Jasia? Nie, Jasia dzisiaj też nie będzie. Oszczędzamy mu tych całych emocji, tego szumu. Jaś widział film, ale w takim mniejszym rodzinnym gronie i niepotrzebne mu są te wszystkie te kamery, emocje, ludzie. Wiadomo, że ten film wciąż wzbudza ogromne emocje, nawet jak obejrzymy go wielokrotnie. Nie jest to na razie to niepotrzebne, on jest młody i ma jeszcze czas na takie eventy. A czy Jasio pamięta właśnie mamę taką, która jest na kamerze? Czy jeszcze był za mały? Wie pani co, no ciężko mi teraz tu opowiadać o tym, czy Jasio pamięta, czy nie. To są trudne pytania, bardzo emocjonalne i na premierze filmu nie będziemy odpowiadać na takie pytania. Dobrze, my dziękujemy bardzo, życzymy udanej premiery i zapraszamy was jutro do kin. Oficjalna premiera filmu Ania. Dziękuję za uwagę.